tvpodkarpacie.pl. We wtorek 4 lutego hokeiści Ciarko PBS Banka Hasanok rozegrali zaległe spotkanie 44. kolejki Polskiej Hokej Ligi, w którym przeciwnikiem była drużyna 1928 KTH Krynica. Zapraszamy do obejrzenia bramek i najciekawszych akcji tego meczu. Thank you.
Wysoki wynik, pierwsza tercja jeszcze w miarę tak wyglądała, że opór był taki, że stawialiśmy chyba ciężkie zadanie temu Sanokowi, żeby sam się przebił przez naszą obronę. No, druga tercja to już zbyt duża ilość naszych kar i gra w przewadze. Dwie kary chyba w osłabieniu, jedną gramy w przewadze, też tracimy bramkę i dość duża ilość bramek jak na tercję. Chyba 5-0 przegrywamy, później w trzeciej podobnie. No i jeszcze też nie utrudniliśmy zawodnikom, którzy debiutowali dzisiaj w Sanoku, żeby się nie wpisywali na listę, niestety chyba dwukrotnie i Danton i Chudec, tak? Po dwie bramki chyba strzeli, także jak dla nich chyba dobry mecz, no dla nas nie najlepszy. Ja jestem spokojený z celým výkonem, z celých 60 minut, co mužstvo předvádělo, a z počátku těch prvních možná 10 minut to byla koncentrace, a která pak už opravdu ta převaha byla znát, když se všichni do toho dostávali, všechny 3, 4, 5, které hráli, a můžu být spokojený jak s výsledkem, tak i s projevem hry, který byl celkově velice dobrý. A opravdu soupeř těch prvních 20 minut nás potrápil, ale jak už říkal kolega, tam byly ty přesilovky, které nás jako dostaly na vrch, a ta spousta šancí, ta naše převaha byla opravdu potom i zasloužené vítězství jako mojeho klubu. TV Podkarpacie.pl